Cześć wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym odcinku Nykowski spaceruje. Strasznie razi to słońce, powinienem sobie jakieś okulary na rower kupić, ale za cholerę nie wiem jakie i muszę coś poszukać, coś posprawdzać. Bo zawsze jeździłem bez, a te muszki w oczach to nic fajnego. Właśnie dotarliśmy do Chojnic, musieliśmy bardzo wcześnie wstać, bo pociąg mieliśmy o godzinie 5 tam z minutami. Ja jestem tutaj chyba pierwszy raz i bardzo mi się podoba. Kurczę, ma klimacik to miasteczko, więc postanowiliśmy się przejechać tutaj kawałek, pokręcić po okolicy, no i przy okazji zatrzymać się na poranną kawkę u przyjaciela piekarza. Dzisiaj mamy do zrobienia jakieś 80-90 km po Borach Tucholskich i dziś jest również pierwszy bardzo ciepły dzień, bo ma być cały dzień słonecznie, temperatura ma skakać aż do 16-17 nawet stopni. Zobaczymy jak z wiatrem, ale póki co zapowiada się naprawdę fajnie i nie mogę się doczekać, aż ruszymy w drogę. Także tymczasem szybka kaweczka i widzimy się na trasie. Postój numer 1, jezioro Charzykowskie. Oglądamy sobie tutaj świat, może jakąś fotkę uda się cyknąć i lecimy dalej. Jest też tak trochę, że ja absolutnie w ogóle nie planowałem tej trasy, którą będziemy dzisiaj jechać, więc nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzy. Całość trasy planowała Paula, a ja jestem od tego, żeby siedzieć jej na kole, więc będę się za nią po prostu turlał. No, to my sobie tutaj jeszcze chwilę odpoczywamy i zaraz lecimy dalej. Wiem, że miałem się przez chwilę nie odzywać, ale musiał mieć miejsce chwilowy postój na dodmuchanie tylnego laczka, bo coś puszcza. W każdym razie wjeżdżamy zaraz na kaszubską marszrutę. Bardzo fajnie, bo jest i stacja naprawcza z pompką i tak dalej. Wszystko jest dostępne. Jest też ładowarka do rowerów elektrycznych. Jest licznik, ile rowerów przejechało, ale to chyba nie dzisiaj. No raczej dzisiaj nie przejechało, ponad 19 tysięcy rowerów. Paula tam jeszcze coś na mapie ogląda, jakieś ciekawostki. Teraz już się nie będę odzywał. Teraz jedziemy dalej. Jak tam z tyłu? No, na trasie są nawet takie piaski pustyni, sacharoza, ale mimo wszystko urokliwie, trzeba przyznać, urokliwie. Gorące pozdrowionka ze Sfornych Gaci. Tak naprawdę trochę oszukuję, bo właśnie wyjeżdżamy ze Sfornych Gaci. Chciałem wam pokazać to, mówiąc, żegnam Sforne Gacie. Zamiast siedzieć cicho na kole i się nie wtryniać, to się ciągle wtryniam. Więc ja się boję, że zaraz się pokłócimy. 26 za nami, jeszcze 69 przed nami. Na razie bez kłótni. Zobaczymy. Paula odpadła na odcinku pod tytułem Duna, ale się powoli wdrapuje, więc spoko.
Dobrze, pogoda jest świetna, pogoda jest naprawdę super. Nie ma takiej lampy, że słońce 100%, to jest delikatnie takie... się zmęczyłem. Za taką mgiełką jest bardzo przyjemnie przez to, ale jest też tak ciepło, że zaczynam się, mimo że dopiero się zaczęła wiosna, już zaczynam obawiać się lata, że będzie... w tym roku może być srogie lato. Gdzie ona jest? Leci, kręci powolutku. Dobra, zaraz jakiś postój będzie trzeba zrobić, coś zjeść, pogadać o dalszej trasie, bo jeszcze około 60 km przed nami. Ale jest dobrze. Podjeżdża pancer Łyda. Chwila postoju na tej przepięknej szutrowej autostradzie. Za nami już tam 46, prawie 50 km, ale stwierdziliśmy, że skrócimy traskę troszeczkę, a tylko dlatego, żeby nie wracać do domu na noc, więc postaramy się zdążyć na trochę wcześniejszy pociąg, żeby też posiedzieć na chacie, zjeść żur na przykład, albo inne świąteczne potrawy, których nie przygotowaliśmy, a które mamy zamiar na szybko dzisiaj wieczorem zrobić. Ja tutaj, jeśli chodzi o same Bory Tucholskie, to byłem na kilku przejażdżkach, z jednej nawet powstał odcinek 2 lata temu, tutaj znajdziecie do niego odnośnik. A dzisiaj jesteśmy tutaj po co? No po to, żeby po pierwsze trochę pobyć ze sobą, pojeździć rowerami, a po drugie, żeby delikatnie chociaż liznąć tych Borów Tucholskich, tego Parku Narodowego Borów Tucholskich, bo nie jest to jakoś specjalnie daleko od Torunia, sezon się zaczyna i fajnie też właśnie byłoby nam poświrować, pojeździć, nawet może na jakieś 2-3 dniowe wypady właśnie w tych okolicach, zwłaszcza, że mamy kupę znajomych, którzy mieszkają właśnie w tym rejonie. Więc tak, dzisiejszy wyjazd jest taki, żeby podotykać, zobaczyć, jak nam się tutaj podoba, jak wyglądają drogi. I póki co jesteśmy bardzo, ale to bardzo zadowoleni, mimo że Paula jest już dość mocno zmęczona. Nie, no nie jest jakoś mocno, ale jest. Nie, no też nie jest, kurczę, nie mogę tak mówić. Dobrze się czuję. Ma pancer łydę, więc tą trasę skończymy na pewno na luzaczku. Lecimy dalej. Dotarliśmy właśnie do przedostatniego punktu naszej dzisiejszej wycieczki, czyli pod bramę wjazdową do Parku Narodowego Borów Tucholskich. Została nam godzina 15 do pociągu powrotnego, więc lecimy do Chojnic. Powinno pójść w miarę sprawnie, bo zostało ile kilometrów? 14? 11,5 według... A, według szlaku 11,5, więc nie powinno być żadnego problemu, także... Dzięki, że uczestniczyliście w naszej dzisiejszej wyprawie tutaj po okolicach właśnie Borów Tucholskich. Mam nadzieję, że więcej takich materiałów będzie się pojawiało i że teraz, jak jest już ciepło, a jest naprawdę ciepło, będziemy jeździć dużo, dużo więcej i będziemy mogli razem we dwoje, czy ja samemu pokazywać Wam tutaj uroki okolicy województwa pomorskiego i kujawsko pomorskiego, a co jeszcze, to się zobaczy oczywiście. Wszystkie fotki dzisiejsze powstały przy użyciu aparatu Fujifilm. Jestem tak przyzwyczajony do Fujifilm, że cały czas się na tym zacinam aparatem Lumix GX85. W tym momencie nie wiem, jak to wyszło, ale generalnie fotografuję się tym aparatem bardzo przyjemnie na takich trasach. A rower, który dzisiaj mi towarzyszył, to jest rower Fuji Yari 2.5. Dlaczego Fuji? Nie dlatego, że uwielbiam fotografować aparatami Fuji, ale dlatego, że kiedy zaczęła się pandemia, był to jedyny rower, który był dostępny, który mi się w miarę podobał i na który przede wszystkim było mnie stać, więc padł wybór na to. Gdzieś spod Warszawy z jakiegoś magazynu został wyjęty, więc on towarzyszy mi już tam ile? 3 lata? 4 prawie, nie? 3, 3-4 lata. Póki co jest git.
Także jeśli dopiero zaczynacie przygodę z rowerem, to nie przejmujcie się i nie kombinujcie zbyt mocno. Po prostu bierzcie to, na co was stać, bo no, lepiej jest jeździć, jak nie jeździć. Lecimy do Chojnic na pociąg i widzimy się w kolejnym odcinku Nykowski Spaceruje. Trzymajcie się ciepło. Cześć.